No to mamy nowego Zeusa od Geekvape'a. Z Fleet Tank. Czy to jest rzeczywiście nowość, czy w sumie odgrzewany kotlet? Sprawdzę to dla was, więc hej, cześć, siemaneczko, dzięki, że jesteście. Pamiętajcie, na recenzjach i makmureczek czasami są, a ta będzie, na Twitterze i Discordzie, linki w opisie. I dzięki, że jesteście, subskrybujecie i łapkujecie, to jest bardzo ważne. Z Fleet Tank przyszedł bardzo znienacka, przynajmniej do mnie, bo się go nie spodziewałem, szczerze mówiąc, zapomniałem już o sabomach. Nie używam tego typu sprzętów na co dzień, bo są moim zdaniem totalnie już niewygodne i się od nich odzwyczaiłem. Ale to nie zmienia faktu, że bardzo chętnie sprawdzę tego maluszka, bo Zeusa bardzo, bardzo lubiłem jako saboma. Był to świetny parowniczek na górne przepowietrze, który naprawdę zniwelował praktycznie do zera problemy z wyciekami, a przy okazji gwarantując naprawdę wystarczający, a wręcz nawet później dobry, w sensie bardzo dobry, smaczek. Więc jak jest w tym przypadku? Zaczniemy sobie od wyglądu. Do wyboru mamy 5 wersji kolorystycznych, z czego ta jest najbardziej szalona i z tym legendem wygląda przepięknie, bo oczywiście wszystko się błyszczy, jest rainbow i gdyby był jeszcze bardziej wypolerowany, to już w ogóle bym się w nim zakochał, natomiast w sensie parowniczek byłby wypolerowany, to bym się zakochał wtedy w boksie. No, ale nie można mieć wszystkiego. Wygląd jest raczej klasyczny. Szczerze mówiąc, już nawet nie do końca pamiętam, jak wygląda klasyczny Zeus, bo tam też w międzyczasie trochę robili update'ów. Natomiast tutaj w sumie klasyczny parownik. Na każdej naszej powierzchni, którą możemy dotknąć, poruszyć, mamy oczywiście takie kreseczki tutaj wyrzeźbionym, a raczej wygrawerowane, chociaż czuć pod nimi fakturę, więc generalnie ma tam pomóc, żebyśmy to mogli lepiej złapać i łatwiej odkręcić. Tak naprawdę najważniejszą innowacją w tym całym zestawie, i to w sumie też się tyczy wyglądu, można powiedzieć, słuchajcie, w tej recenzji będzie się ten wygląd z użytecznością i ze wszystkim tak troszeczkę mieszał. No, sorry, takie życie. Więc generalnie najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy na górnym kapie znaleźli sobie strzałeczkę, tylko bez tego jednego zwycięka na dole. I wtedy sobie naciskamy i otwieramy wariata, a raczej nie naciskamy, tylko pchamy i on się sam otwiera. No, mega. W sensie, no, fajnie to wygląda, no, po prostu. Teraz generalnie o co chodzi. W poprzednich Zeusach trzeba było to odkręcać, nie było to zawsze najwygodniejsze, czasami mogło się tam, wiecie, zategować i było ciężko to zrobić. Tutaj jest to banalnie łatwe i mega przyjemne. Mega przyjemne, cholernie łatwe, nawet już nie bardzo, tylko cholernie, specjalnie użyję takiego mocnego słowa, oczywiście żartuję. Mamy tutaj dwie dziureczki do dolewania, chyba są tego samych rozmiarów, generalnie spoko, bo możemy sobie dać na dwa płyny. No nie, no ale jeżeli będziemy nalewali na jedną dziureczkę płyn i rzeczywiście będzie to, powiedzmy, jakaś duża buteleczka, to nie mamy tutaj, nie ma prawa się tutaj nic zabąbelkować i gdzieś tam pojawić się wycieki, a raczej na pewno powinno być to zniwelowane do maksimum praktycznie, więc w porządku, podoba mi się to, przez nasz ogromny komin jestem w stanie dostrzec moją potężną grzałeczkę meszową, dlatego że mamy tutaj też nowe grzałeczki meszowe, dwie XM-y. Ja mam tą potężniejszą do 85 W, 0,15 Ohma. Jest wariacik dobry. Zamykamy to bardzo łatwo, jest kliknięcie. Niesamowicie dobry i prosty system. Nie mamy nic wystającego poza nasz kap, co by nam psuło w ogóle design. Wystarczy to po prostu przesunąć, no oczywiście najpierw namierzyć to. I otwarte. W ten sposób zamknięty, banalnie proste. Ustniczek oczywiście 810, możemy go sobie wymienić na jakiś bardziej pasujący, albo jeżeli uważamy, że ten pasuje. Generalnie na naszym kominie mamy oczywiście grawer Zeusa, no bo to jest w końcu Zeus. 5,5 ml pojemności, chyba 29 na 51,5 mm. Rozmiary tego wariacika, jeżeli chodzi o wymianę grzałeczki, to następują na bardzo klasycznie, w sensie czymś ją musimy po prostu podważyć, natomiast wchodzi, jest zabezpieczona, mamy takie dwa wystające elementy, które muszą wejść w odpowiednie miejsce, żeby to nam się nic nie poruszało i po prostu było tak, jak producent tego chce i żeby ten przepływ płynu przez watkę był zawsze, zawsze idealny. Więc w sumie to właśnie wam powiedziałem już wszystko i ja mogę sobie teraz siedzieć, ile będę chciał na stronie producenta, żeby wam jeszcze wynaleźć jakieś cokolwiek nowego. Druga grzałeczka 0,4 Ohma, też XM i też bardzo mocna, do 60 W. Generalnie no to już dawno za nami te momenty, w których te grzałeczki miały po 150 W czy po 120 W, nawet pomimo, że ten mój legendzik jest w stanie wykrzesać z siebie ogromną liczbę watów, to nie jestem w stanie tego sprawdzić. Natomiast myślę, że w tych czasach i teraz to i tak liczba 80-90 W jest bardzo duża i wręcz wystarczająca. Tym bardziej, że pamiętajmy, mam akcyzę, płyny są bardzo drogie, więc to naprawdę jest spoko, jest fajnym takim kompromisem. Oczywiście to żera ogromną liczbę płynu. Miejcie na to świadomość, to robi ogromne chmury, bardzo gęste i bardzo soczyste, ale też zżera ogromne ilości płynu, więc to nie jest coś, co pozwoli wam oszczędzać, totalnie nie. Na to się nie nastawiajcie, tym bardziej na tych nowych grzałeczkach, których producent się w ogóle chwali, że mamy tutaj przedłużoną, podwójną żywotność grzałki i że jesteśmy w stanie zużyć sobie 60 ml płynu na jednym zbiorniczku. Teraz pewnie dużo osób się zaśmieje, bo leciało na starych grzałkach pewnie dwukrotność tego albo coś takiego. Natomiast no, producent tak mówi i ja tego nie sprawdzałem, bo aż tyle tego wariacika nie jarałem. Smaczek jest bardzo dobry, długo się utrzymuje nawet przy takich gdzieś tam cięższych płynach, chociaż
części cięższych, mam na myśli bardziej aromatycznych, ale oczywiście też nie jestem takim wariatem, żeby znudziło mi się już to, więc raczej dać na prostych płynach. Zanim bym tą grzebeczkę zakatował, to bym musiał zużyć ogromne, ogromne ilości płynu. Natomiast na pewno na plus, że rzeczywiście ona będzie dłużej wytrzymywała. Możecie w komentarzu dać znać, czy to jest prawda, czy nie, jeżeli to sprawdziliście. To, co mi się w tym sprzęciku generalnie nie podoba, to jest to, że niektóre krawędzie są ostre. Sama regulacja airflow jest i to oczywiście chyba nie jest dla niego zaskoczeniem, jest z obydwu stron i również jest rzeczywiście znacząca. Kiedy na maksa mam go otwartego, to mam wręcz jakbym oddychał powietrzem, ale bardzo taki przyjemny, taki delikatny dosłownie, ale bardzo niezauważalny praktycznie opór. Natomiast kiedy go sobie chociaż do połowy ograniczę, to już jest zdecydowanie większy ten opór. Dzięki temu, że to jest top airflow, nie będzie mieć tutaj wycieków, a raczej mi się przez czas użytkowania nie pojawiły praktycznie żadne. Może gdzieś tam delikatnie się popociło pod kapem. Natomiast ten airflow jest świetny, bo kiedy go sobie ograniczy do połowy i dalej może z niego z przyjemnością korzystać, to ten smaczek będzie jeszcze mam wrażenie, że jest jeszcze lepszy ten smaczek, jeszcze bardziej soczysty, więc fajnie, że ten airflow tutaj oczywiście ma znaczenie i nawet w tych mocarnych grzałeczkach też to nie jest tak, że nam się zaraz zagotuje do grzałka i będzie strasznie gorąca chmureczka, na szczęście nie. Natomiast cały czas i ze smutkiem mam wrażenie, że to jest no nic nowego, no ja wiem, że rynek samomowy, czy w ogóle rynek takich ogromnych sprzęcików to nie jest coś, co w tym momencie jest w ogóle warte uwagi, bo to jest 5-10% rynku. Natomiast no nie jest to nic nowego. Więc jeżeli wam się wasz poprzedni zbił, czy już macie go dość, jest popsuty, zniszczony, obylapany, to jak najbardziej, fajnie, bo to jest dużo lepszy sprzęcik. Natomiast jeżeli chcielibyście sobie tak po prostu mieć drugiego, to chyba już nie do końca ma to sens. I z taką jakby nowinką, informacją, może nie nowinką, was zostawię i się z wami pożegnam. Trzymajcie się, pozdrawiam cię, tylko cześć.